Panie profesorze, chciałam zapytać, jak to jest z tymi badaniami naukowymi? Czy każdy naukowiec jest skazany na życie w takiej niepewności, że do końca swoich dni i badań nie wie po prostu, do czego zmierza? Że może być w ślepej uliczce, bo to widzimy na przykładach tych wszystkich wykładów, że nie wszyscy wiedzieli, czy podejmują prawidłowy temat. Czy ten temat prowadzi do zwycięstwa, czy ten temat prowadzi w ślepą uliczkę? Jak to jest? Jak się człowiek czuje jako badacz? Ja myślę, że w ogóle zaletą, ogromną zaletą nauki, tym, co czyni naukę bardzo atrakcyjną, jest właśnie to, że my nigdy nie wiemy, co będzie wynikiem końcowym. Nie zgodziłbym się z tym, że zawsze jesteśmy w ślepej uliczce. Na ogół jest tak, że w badaniach, czy to dotyczy fizyki, czy jakichś innych dziedzin, mamy pewien plan, pewien wytyczony kierunek. Chcemy badać to i tamto. Posługujemy się pewnym przewodnikiem, pewną hipotezą roboczą na przykład, prawda? Ale rzeczywiście, tak jak pani słusznie zauważyła, okazuje się bardzo często, że wynik końcowy jest inny niż to, co byśmy przewidywali. Inaczej, gdyby było inaczej, gdyby zawsze nasze wyniki końcowe były takie, jak przewidywaliśmy, to wszystko byłoby straszliwie nudne przecież. No właśnie, prawda? Jak się czuje naukowiec, który nie wie, do czego zmierza właściwie? Nie. My mamy przekonanie, że bardzo bo jak często... jak budujemy dom, no to wiemy, że ten dom ma tak wyglądać pani, i tak będzie wyglądać. Ktoś kiedyś powiedział w ten sposób, że badania można podzielić na badania podstawowe i badania stosowane. I teraz według tej definicji, która być może jest dość zbliżona do prawdy, jest taka, że w badaniach podstawowych nigdy nie jesteśmy pewni, do czego dojdziemy. W badaniach stosowanych, które są równie ważne, chcemy osiągnąć określony wynik i osiągamy go. Na przykład to, co mówił profesor Dietl, to są badania akurat i stosowane, i podstawowe, ale on w swoim referacie wyraźnie mówił, że w pewnych rzeczach my jeszcze nie wiemy tego i tego, a w innych wiemy dokładnie. Chcemy osiągnąć to i osiągamy to i to. Ja myślę, że to zależy troszkę i od dziedziny, i od tego, jak daleko jesteśmy od frontu badań. Na pierwszym froncie badań to jest tak jak poruszanie się we mgle. Macamy na ogół na ślepo, prawda? A na pierwszym froncie, powtarzam. Na ogół większość fizyków jest troszeczkę już za tą ścianą mgły, także troszkę nie widać na horyzoncie, ale tu naokoło coś macamy, prawda, i to chcemy zrobić. No a badania stosowane to jest tam, gdzie krajobraz jest jasny, przejrzysty i my chcemy tylko ustawić lepsze domy, lepsze ulice wybrukować, prawda, żeby się przyjemniej żyło, żeby było wygodniej i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to tak można. To nie jest wcale frustrujące. To nie jest wcale frustrujące. To jest, ja bym powiedział, to jest strasznie podniecające, że my działamy i prawdę mówiąc, znaczy, każdy chciałby osiągnąć pewien wynik, prawda? A potem okazuje się, że ta natura była bardziej przekorna i pokazała nam coś, czego nikt się nie spodziewał. To jest fascynujące. Ja myślę, czy z tym się nie łączy właśnie sprawa tak przyziemna jak finansowanie? Bo jeżeli finansowanie, nie wiemy, do czego zmierzamy, to może nie warto tego finansować, ja myślę, że tak. Prawda? W ogromnej większości, przy tych badaniach podstawowych w ogromnej większości krajów politycy, ludzie odpowiedzialni za finansowanie, za przyszłość kraju są bardzo dobrze przekonani, głęboko przekonani, że finansowanie badań podstawowych jest warunkiem postępu. Jest najważniejsze. Jest najważniejsze, dlatego że to są podstawy. No jak ktoś powiedział, jak się inwestuje w nauki podstawowe, to się inwestuje w technologię jutra, nie w technologię dzisiejszą. U nas, no niestety, pytanie jest troszeczkę nie na miejscu, bo nasi politycy są ślepi. Ja wielokrotnie publicznie się wypowiadałem, więc powtórzę to jeszcze raz. Tak jak koń ma klapki na oczach i prawda, nie widzi nic, tylko to, co jest, ma bezpośrednio przed nosem. Widzą tylko ten wynik, a nie widzą tych podstaw, na których trzeba się oprzeć. Panie profesorze... To co, oni nie finansują ani stosowanych, ani podstawowych badań. Żadnych badań nie finansują. Zresztą jesteśmy w tej chwili chyba już na ostatnim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o finansowanie w sensie produktu, procentu produktu krajowego brutto przeznaczonego na naukę. Chyba Albania, która była na ostatnim, nas trochę wyprzedziła już. Panie profesorze, a czym się różni fizyk od innych naukowców? Fizyk jest po prostu bardzo szczęśliwym człowiekiem, dlatego że dotyka tych najbardziej podstawowych praw materii, praw rządzących światem. I ja myślę, że to jest pasjonujące. Znaczy, ja jestem bardzo szczęśliwy, że kiedyś w przeszłości zdecydowałem się działać właśnie w fizyce. Jak byłem bardzo, bardzo mały, to myślałem, że astronomia jest bardziej podniecająca. No, astronomia to jest właściwie część fizyki, prawda? Ja do tej pory trochę tam jedną ręką jakoś jestem w astronomii związany, ale to jest niesłychanie podniecające. Niesłychanie. Pasjonująca rzecz. Pasjonująca. Życzę ogromnych sukcesów, panie profesorze. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.